No hello, tutaj Purple, są ze mną. Yo, siemanko wszystkim, Dżingis was wita. A ja was witam, Lighter, siemanko. Witamy w pierwszym odcinku z nowej serii z The Forest. Tak, The Forest, to jest ta gra, którą mówiliśmy, że zaczniemy. Co ty robisz, Dżingis, bo tak masz... Zeżarłem jedzenie tu było. Masz Dżingis cigierę. No wiem, idę po nią. Ale mam tabletki jeszcze. Ale Dżingis, czekaj, stój, nie ruszaj się. Co? Ty jesteś duchem, pochyl się, obróć się i się pochyl. Ja wiem, że tak dziwnie wygląda, ale... No bo? Pokaż. No zobacz, on jest duchem. O jacie, no serio, widać ci przez portki. Czekaj, mam siekierę. Przez portki widać... Nie macie gdzie zaglądać mi? tutaj chyba itemy są osobne dla każdego, więc... Wiem, tak, bieram. Łaził sobie to. Ten. Jeszcze nie, czekaj, idę sobie połazić. On ma. A my już zaczniemy rozwalać skrzynki. Znaczy te. Tak, walizki, bo generalnie Dżingis gra w to po raz pierwszy. Lighter chyba też, tak? Nie, ja gram po raz pierwszy, ale oglądałem. Ale on oglądał, jak zwykle. On wszystko ogląda, a później udaje takiego mądrego, wiecie. Ja wiem, to nie tak, to trzeba zrobić tak. Najpierw 3 dni ogląda, a później gra. Tak, tu dla każdego są osobno skrzyneczki, także rozwalamy, zbieramy jak najwięcej, co by jak nas zaatakują panowie kłusownicy i żrąco ludziowi, to żebyśmy mieli się czym bronić, nie? No dokładnie. A w ogóle przed chwilą to żeśmy stwierdzili, bo każdy z nas powiedział do siebie, że mamy zakrwawione ręce i wyglądamy jak mordercy. Ale ja stwierdziłem, że jako jedyny, że biały jestem w tym towarzystwie trio, to ja dostanę dożywocie, a oni karę śmierci. Tak. No to, nie, to żebym ja był jakimś rasistą, nie albo no, nie daj Boże w ogóle, wiecie no. Nie, gdzie skąd? W kogo? Cześć, mam walizkę. Ja wiem, na tej wyspie bym wolał dostać karę śmierci. No, ja też szczerze powiedziawszy, tak, niż dożywocie. Oj tam, no. Bo to jest, powodzenia, Dżingis, powodzenia. Bo tutaj jest... Bo to są jakieś te, co ja zbieram? Ciągle coś zbieram, coś mi tu leży, a co tu trzeba rozwalać? Szybki sposób, żeby wziąć sikierę od razu? Tak, tu potwierane walizki te wszystkie już są. No co ty? No. To jednak nie są wszystkie dla wszystkich. Nie, ale chyba można podnieść itemy z otwartej walizki, czy nie tak? Można? No ja na przykład mogłem otworzyć, wziąć itemy z walizki, której ani razu nie... No tak, no to wyście pootwierali te walizki, a ja po prostu z nich zabieram rzeczy, no. No widzisz, a ja powiem ci coś jeszcze lepszego, Dżingis. No? Tu można zbierać roślinki. O, jak mi się ta gra już podoba. Patrzcie, tamten! Ten, zobacz, chodźcie, polować można, zobacz, pobiegła tamta. Ale no, sarny raczej nie opolujesz wręcz. Ale ona fajna skacze. A druga biegnie, Ona fajnie się porusza, kurde. No. Normalnie tak. No, tak. Tam mieliśmy zebry, ale posłuchajcie, to nie jest to, że myśmy w ogóle zapomnieli o Out of Reach. Jasne. Mówiliśmy na odcinku kończącym nasze na chwilę obecną nagrywanie, natomiast na pewno, jeżeli tej grze pojawi się coś nowego, a na pewno się pojawi, my do tej gry wrócimy. Dokładnie. Wiecie co, ja tylko taką małą wiadomość dla was mam, zbierajcie jak najszybciej, bo ciemno się niedługo zrobi, a myśmy się rozbili obok obozowiska z namiotami, gdzie na pewno też jest dużo itemów, jakbyście za mną poszli, to generalnie mamy to obozowisko. Ale fajnie, tu jest dużo tak tego. O, biegnę. A tutaj... O, ale wiecie co, normalnie czuję się jak skacze, jakbym brał... Zobaczcie jaki skok, widzieliście ten? Widzieliśmy. No, to był skok normalny. Pokaż, jeszcze raz się stój tam i zobacz jak ja daleko potrafię skoczyć, czekaj. Teraz patrz, jesteś gotowy? Widzisz? Gotowy? Tak. Zobacz. O! Widziałeś to? No, kurde, lewitujesz. Skok jak skok. Tu są pieniądze. No, bo ta gra widzi w nas pieniądz. Nie. Niektórych grzybków nie należy jeść. Ale tych grzybów nie jemy, tak? Znaczy, nie pamiętam, których nie można jeść, a które można jeść, bo ja to też bardzo, 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 bardzo dawno temu grałem. Ale nie? Te wyglądają no to wygląda jak to trzeba go zjeść. No, to czekaj, ty jesteś młodszy, masz zdrowszy organizm. No właśnie, ty jako pierwszy, więc... A, tutaj można sobie zasejwować grę, zobaczcie, w namiocie można spać. Ja cię... O, fajne. Znalazłem garnek. No, zasywałem. Ty wiecie, ile ja tu hełmów znalazłem? Znaczy, nie, hełmów? To nie wiem, co to znalazłem to laptop. O to, co to tutaj leży? Dzięki. Gdzie? O tu, gdzie? Dzięki, łap. Co rzuciłeś we mnie? Kamykiem w ciebie rzuciłem. No, ale dlaczego? No, bo chciałem w ciebie rzucić kamykiem. Widzieliście, że możecie rozwalić laptop? Ale zobaczcie, jakie tu zwierzęta fajne po drzewach łażą. O. Jakie zwierzęta łażą po drzewach? Wiewiórki. Aha, bo te kanibale, co to nas zabijają, też łażą po drzewach, nie? Lighter!
Rozwaliłem Lighter, coś dostałem. Ci dam, masz. Nie, ja nie chcę kamyka. Dobra, chodźcie. Musimy spylać stąd. Ja bym proponował, żebyśmy się jak najszybciej dostali do gdzieś blisko wody, bo blisko wody jest łatwiej się bronić. Tak, bo nogi trzeba umyć. Dokładnie, to też. A swoją drogą, jak się jest upierdzielonym we krwi, to właśnie trzeba się wykąpać w wodzie. No, ale tam roślinki. O, fuck, trafiliśmy. Jest! Wow. Kolejne roślinki. Woda! Jest, bardzo ładne miejsce. Co prawda zaraz się może okazać, że to miejsce to jest jakieś właśnie kanibali, bo tutaj, zobaczcie, stoją jakieś wieżyczki. Nie, to nieprawda. To jest nasze miejsce. Tutaj... Co tam ustawia? Co to w ogóle jest? Wiecie co, ktoś tu był już. Ci kanibale tutaj już byli chyba. A to, czekaj, to jakaś... to jest pułapka, czy to jest? To chodź... było klatki. Co to jest w ogóle? Boost collected. Chyba. Nie, to jest A. Coś... A mogę coś ty. Tutaj można pływać pod wodą jak coś, nie? To było? Możesz się napić. Ale fajnie, mogę się napić wody. Tak? Czekaj, to znaczy, co, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się tutaj zacząć budować. Czekaj, będę pił. Ja się trochę tego miejsca boję. Generalnie dobrze byłoby się wybudować na drzewie, bo nie wiem, czy wiecie, że można zrobić domek na drzewie. I to byłaby ja nasza baza startowa. Purpos pływa! No, umyłem się przynajmniej. A ja, jak to trzeba się umyć? No, trzeba wskoczyć do wody. Umyłeś ręce? Uręcze? A już jestem czyściutki, pachnący, choć purpos buzić nam. Nie, dzięki. Dobra, ja się napiłem wody troszkę. A chcesz ty? O, umyłeś ręce. Siekierką w plecy? Można ścinać to, zobacz. Tutaj można wszystko praktycznie. Co się dzieje w ogóle ze mną? Nie, no jesteś, stoisz tu. Dobra, ścinamy drzewka. Znaczy w zasadzie to nie ma sensu. Nie wiem, no, jak zacząć, bo generalnie dobrze byłoby się wybudować. Ja bym na tym drzewie, które właśnie dzięki ścina niepotrzebnie, bym postawił domek. To ja tylko kawałeczek obciąłem. Dobra, to ścinajcie wszystkie drzewa wokół, żeby mieć balę na domek. A ja w ogóle ustawię już tutaj domek. O ile pamiętam, jak to się robi. Shelter. O, shelter. Domek na drzewku. Nie, shelter. Kaliłowskie. Ale się coś zlagowało chyba. Zlagowałoś. Halo. Purpos! Ja was słyszę. Słyszycie mnie? Halo. Tak, słyszymy cię. Bo ja do was mówiłem przez tego. Cześć. Halo? Nie dam pograć. O, coraz lepiej was słyszę. Jak to się kurna? Czekajcie. Ale coś chyba u was, bo ja normalnie gram, a wy stoicie u mnie. Znaczy już teraz... Aha! Czekaj, nie ścinaj dalej drzew! Stój! Jeden z drugim. Dżingis. Tak. Stoję, nie ruszam się. Bo te belki to trzeba zbierać, to nie tak, że ci się do ekwipunku pakuje. A, teraz wróciło wszystko chyba do normy. Lighter, jesteś? Jestem. No nie, to jakiś fajnie. Totalny lag był. Mam belkę. I co ja mam z tym zrobić? No teraz generalnie muszę znaleźć, jak to się robiło. Domek czekajcie, na drzewie. Patrzcie, purpos czyta. Chcecie gryza? Wiesz co? Chyba nie. Zobacz, przyniósł! O matko. Chcecie gryza? Dobra. Cieszę się, zabiłeś się? No, bo ona się zlagowała przez ten cały nasz incydent i zabiłem sarnę i mam mięso jej przy sobie. Wiesz co? Nie mogę postawić na tym drzewku domku, to może spróbuję na tym. Dobra, to stawię gdzieś, a ja biegnę za tobą z tym. No, nie mogę, nigdzie nie mogę. Dupa. A ja za wami z głową. Weź. Indziej. Weź lepiej coś innego w ręce, a nie tą głowę sarny. Wolę głowę. Co, nie mogę... O, jest tutaj mogę. Ale czat. Może być tutaj? No jasne. Rzucać ci to drewno? No musicie klikać w to po prostu, trzymacie to drewno, to musicie... No, właśnie. I dodajecie belki bezpośrednio. Dobra, to idę po następną belkę, tak? Wiecie co, tylko jest jeszcze jeden problem, że tu jest potrzebna jakaś lina czy coś. No to może później zrobimy, co? Mhm. A gdzie będziemy mieszkać do tego czasu? No to ty szukaj liny, a ja stawiam belki. Dobra. Właśnie, ty szukaj liny, a my będziemy stawiać. A my będziemy belkować. Dobra. A co mogą mnie zabić, które spada? Nie. Przynajmniej nie mogło kiedyś, nie? Ścinam jedno drzewo obok naszego domku. Ale tutaj Lighter biega w ogóle z tymi belkami, ale ty tylko dwie możesz chwycić, wiesz o tym? Trzy chyba. Dwie. Ale gdzieś tam też widziałem na jakichś filmikach, że można zrobić ich więcej, w sensie... że można ich zabrać więcej jakąś maszyną. Tak, tam jest jakiś taki coś, to mają ściągnąć. Drzewo się wali. Czy co? Dajcie sobie spokój z tamtym domkiem, znalazłem dużo fajniejsze miejsce. No to po co ja tyle czasu już tutaj byłem? O, gdzie ty jesteś w ogóle?
No patrzcie, jaka miejscowa. Ale czat. Szopy, kurde. Ale czat. Dobra, biegnę. Są tu hipopotamy. Raczej nie. Znalazłem krzesełka w ogóle. Chcecie krzesełka? A ja znalazłem jakiś domek. Coś widzisz to po prawej swojej? Swojej prawej tam. O, jakieś... kanibale! O. A, ten domek! Nie, nie idziemy tam! No właśnie. Ja bo się zmęczyłem. Nie, 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 dobra, wracamy, wracamy. Dzięki. Tamten domek był spoko. Tak, tamten domek był spoko. Dobra. Czyli kurde, ropes. Z czego się robi ropes? Walizka tu jest. No nie, wiem, karni... dobra. Weźcie ją, to tam w środku, ktoś tam nic nie ma. Wezmę też, dobra. A ja szukam liny. Ja wiem, gdzie są liny. Wiecie co, ja jednak muszę się przejść do tej wioski. Dobra, ja pójdę tam sam na samobójczą misję. Robić. Ale tutaj walizek leży, dobra. Zaraz pójdziemy, pozbieramy. A ja muszę, ja muszę skoczyć do tej wiochy, bo o ja pierdzielę, są kanibale. Widzę nasz domek już. Ale na początku chyba oni nie są tak bardzo agresywni jak później. Są nie? Cały czas agresywni. Aaaa! Już na mnie krzyczą. To była jeszcze belka, ale wziąłeś to, tak? Już. Tak, tak. No nie gadajcie, że mnie już widzą. Nie wiem. Walizki trzeba. Kurczę, blaszko, oni mnie już widzą, nie? A może razem byśmy tam poszli, może byśmy się wtedy mogli jakoś obronić. Wiecie co, tu jest ich trójka. Po jednego na łebka. No łaaa! Dzięki, schodź. Dwójka na mnie w tym momencie. Biegnę? Zaczęła mnie atakować. Aha, i wbiegli na drzewo. O, okej, okay, idę, widzę go. Ale ja nie mogę biec. Czemu nie mogę biec? Bo stamina ci skończyła. Aha, dobra. Mogę już biec. Ale mi zarypał. Odcinaj go od razu, bo jak go się nie rozetnie, to oni go zabiorą. Skaczę z drzewa, uważaj! Purpose. I zjedzą. Aj! Dobra, trzeba go dobić. Wow! Oberwałem od kogoś. Oberwałem od niego, umieram! Uciekam. Oj, bardzo umieram. Trzeba go... Czy on mnie dalej goni? To... Nie, bo my się już zadziupali. No to mnie mówcie takie rzeczy, bo ja tu umieram. A co mam z tym ciałem zrobić, które ciało olej, musimy jak najszybciej dobiec do teraz do tej ich wioski, bo ona jest pusta w tym momencie. Dobra. I tam jak najszybciej zgarnąć liny, bo na pewno... Gdzie one są? Liny będą, no, będą gdzieś tam zwisać. Oni sobie takie wioski mogą budować? Tutaj jest, dobra, mam linę. Tak, to są ich wioski. Alkohol znalazłem. No dobra. Dawaj, to... będzie na imprezę pierwszy wieczór. To moje. Patrzcie, namioty są też tu. Namioty tak, ale wiecie co, jak najszybciej się stąd zbieramy, bo zaraz przyjdzie reszta i się stąd ulatniamy. Tu się nie sejwuj, dzięki. Tu się nie sejwuj. Dobra, spadamy stąd. Mamy liny, dobra. Ja już mam liny. Mam liny? Tak, mam liny, mam dwie liny, wystarczą. To spadamy. Potrzebna nam jedna. Kwiatuszki. Tego nie da się zebrać. Goń! Kacper, chodź tu, jest jeden. Nie no, tylko... O, oni się odrodzili. O kurde, walnęło mi coś. O, ale mi sieknął. Nie żyje. Nie, żyje, nie, nie. Uciekaj, żyje. uciekaj. Jak leżę, zdechłem. A możemy się nawzajem bić? Czekaj, bo jego się dało ratować. Dżingisa się dało ratować. Weź go szybko tam. Ja idę do ciebie, bo uciekałem. Nie, już się odrodziłem. Kurde, niepotrzebnie. Ale ja nic nie naciskałem, samo się odrodziło. Dobra, spadamy do domku, Lajter. Olej go, ja tutaj będziemy kolejnego atakować. Nie bij od razu, powiedz. Ale ja nie mam siekiery. Uciekamy, bo tu jest ich za dużo. Wiem, że jesteś bez siekiery, zaraz ci zrobimy jakąś. Jest, kurde. Dobra, biegnę do Lajter, uciekaj. Uciekam. Widzę was. On drą mordę. No. To gnoje. Wodę mam, widzę wodę. Okej, już jakaś babka... Przepływam przez wodę, już. Huh, zrobiło się ciepło przez chwilę. No, tak ciepło, że... Oni też się nie powinni odradzać. Kurde. Gonią mnie, słyszę ich. O, tutaj sobie stoi. Wspaniale. Wiecie co? Przydałoby się zacząć bardzo się starać, żeby zrobić jak najszybciej ten domek. No, musiałbym zjeść jakieś leki, bo mam bardzo mało HP. No, ja mam dużo leków. Ty też masz, powinieneś mieć. Ja też mam pewnie dużo, ale wiesz... Bo ktoś mnie jeszcze goni i musiałbym znaleźć jakieś w miarę bezpieczne med. O, żeż ty, dzwonek. Atakuje mnie. Dobra, mam full HP. Wow, atakuje mnie. Ja nie mam nic pomocy. Ale jemu wywaliłeś. Co jest? Możemy go wrzucić do wody po prostu. Zniknął. Aha, bo ty ja go wiem. O, Jingis! Odrodziłeś się jako czarny. Nic ci nie chcę mówić. Witam w grupie. Nie, on taki bardziej, wiesz... Jeszcze łysy, kurde. Prawdziwy człowiek ulicy. No. Czekaj, próbuję coś zjeść, ale... Tu masz jakieś jagodki. No właśnie je wcinałem przez chwilę. I chyba one nie są za dobre.
Niektóre są dobre, niektóre są złe. Taki, wiecie, no. No jak to w życiu, nie? No. To jest zjadłem znowu. Dobra, 10 już mamy. To jest kamień, dzięki, to nie. Zbieraj drewno. Co? A gdzie ściąłeś? Aha, bo ty nie masz tego, nie? No. Nie masz siekiery. Ale mam kij już. No tu masz dwie kłody i tam druga. Tam. Widzę. Bo się ciemno zaczyna robić, kurde! Broni dość tutaj mnie chyba. Szlak by tu trafił! Pomocy, lighter! Idę. A masz! Ale oni mordę piłują! No tak, no kurde, co to jest? Czekaj, mam kija. Gdzie on jest? Za wami! A kijem to za dużo mu nie zrobisz. A jak? Zęby mu wybiłem! Dwa! Fucken! Zaraz umrę! Aaaa! Dwóch mnie zaatakowało! Leży! Wow! No znowu nie żyje. No to jest nie fair, normalnie raz na mnie skoczył, no. Dobra. Nie naciskam niczego, może mnie podniesiecie? Tak, postaramy się ciebie podnieść, tylko najpierw sami musimy to przeżyć. Tak w dużym skrócie. A tu jest ich dużo. Niezły resp. Dobra, podniósł, ktoś mnie podniósł. Ja cię podniosłem. Dziękuję. Jeszcze jeden jest! A za plecami! Ja muszę się oddali, wybaczcie. Dobra, zdech. Żyj coś. Ale mam mało zdrowia. Tu zapalniczkę chociaż mam naciąć, żeby było światło. Dobra, tnijcie, kurna, te drzewa. No ja się chyba otrułem. Czym się znowu otrułeś? No bo starałem się najeść, a to nie działa. A czekaj, nie, coś jest. Rośnie mi życie, już nie widzę przez czerwone. Och, kurde, umierajcie. Dobra, szybko, póki jeszcze coś z nas jest. Pierwsza noc jest najgorsza, później jest z górki. Zbierajcie drewno, panie Dżingis. Idę, biegnę, tylko nie widzę drewna. No przed, dalej. Mało widzę. Tu jest Bela, już ją podniosłem, A tu widziałem. Czekaj, lighter tu ścina. Lighter ścina drzewo, leci drzewo, to tam zbieraj. Widzę, już biegnę. Jedna. Kurde, ja nie mogę zbierać. Ja będę ścinał, a ty zbieraj, bo ja mam tu... Ja idę budować. Mam latarynkę, nie? Raz, dwa, dobra. Gdzie masz latarynkę? Zapalniczkę. Widzę, ścina. Ona ma w ogóle markę jakąś. Zippo. Nie. Którą stronę leci? Nie mam pojęcia. Kurde, dwa dedy normalnie. Jeden odcinek, dwie śmierci. No i dobrze, no, coś się leci dzieje. Leci na ciebie. Widzę. Leci na ciebie, Dżingis. Nie, na mnie nie leciało. Przynajmniej kłody na mnie lecą. Jeszcze 10. To jedno, moje jedno purposa i tyle. Znaczy ja tu ścinam te drzewa, więc tu jeszcze jedna kłoda leży. Idę tam. No biegnij! Dobra, jeszcze tylko 4. Czyli jeszcze 3, bo... No dobra, to co... Lighter... Ja już chciałem. Dobra. Mam jedną. No to kończymy domek. Dobra, podnoszę. No podnoś tą cholerną kłodę! Jest. O, czemu tu kolejne drzewo poleciało? Jeszcze jedno tam jest. Tak. Dobra, już nie ma sensu. Jest koniec domku, wbijamy. Jak tam weź? Po linie. Po linie, dobra. To byłaś pierwszy. No wbijaj. No nie wiedziałem, ty, że... Lighter, może ty byś kurde ojca puścił, który jest bardziej poszkodowany, co? Dobra, kajaliny nie widzę, jak mam tu wejść? C, żeby zasejfować, dobra, safe jest. Idź. Uff, było ostro. Dobra, zasejfowało mi też. Gdzie jest safe? Tutaj, w prawym rogu. Tej. Mam baton czekoladowy. Nie, mi się tu nic nie wyświetla. Tu, Dżingis. A tu, dobra, widzę. Taki walkie. C. Dobra, mamy jakiś domek, pierwszy podstawowy, jest fajnie, udało nam się przeżyć niektórym pierwszy dzień. Ja jestem głodny, ale to myślę, że już sobie to ogarnę w następnym odcinku. Ale ja wam tylko powiem jedną rzecz. To się robi tak, jak się robi w większości filmów katastroficznych. Przeznaczać na stracenica najstarszą osobę. Pytam dlaczego? Bo jesteś najwolniejszy. Tak, a później... Dobra. Albo najbardziej czarny. Teraz dopiero. Dobra. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia i do kolejnego razu. Na razie. Cześć. Ja.